promujecie na swoim stoisku własną książkę Pod włos. Dla kogo ona jest, komu jest dedykowana, co w niej można przeczytać? Ona jest dla każdego. Tak naprawdę została stworzona po to, żeby uchylić rąbka tajemnicy naszego patrzenia na fryzjerstwo, naszego poczucia piękna, Tomka Krwawicak, bo on tak naprawdę skoncentrował się na tym, żeby to wszystko poubierać sensownie, logicznie i pięknie, merytorycznie. Jeszcze mógłbym tak przez chwilę wymieniać, natomiast rzeczywiście tutaj pokazał klasę samą w sobie, pokazał nas takich, jak jesteśmy, bo ludzie nas kojarzą z programem telewizyjnym. Wiadomo, telewizja robi show i to nie jest do końca też tak, jak jest w rzeczywistości, a książka pokazuje taką prawdę prawdziwą o mnie, prawdę prawdziwą w dużym znaczeniu o Tomku. Czyli ostrego cięcia w książce nie ma? Nie ma. Nie ma. Zupełnie... Jakby postanowiliśmy, oczywiście pod włos, tytuł jest wymowny, postanowiliśmy iść pod włos, czyli nie robić zamieszania przez pryzmat ostrego cięcia, ale raczej przez pryzmat tego, jacy jesteśmy w rzeczywistości. To chcieliśmy pokazać, to chcieliśmy odsłonić, to chcieliśmy urzeczywistnić, jacy jesteśmy. Robimy po prostu. Wielu fryzjerów się na was wzoruje. Czy podpowiemy troszeczkę o trendach, o tym, na co powinni się przygotować, co będzie modne wiosną i zbliżającym się latem? Ha! Wszystko jest modne, tak naprawdę wszystko jest dla ludzi, tylko właśnie to, co też Tomek bardzo mocno podkreśla w książce, z umiarem, z wyczuciem smaku, z wyczuciem tej takiej pozycji, w której powinniśmy się zatrzymać. Nie ma rzeczy niemodnych. Są rzeczy aktualne lub mniej aktualne. Natomiast są kobiety, które się noszą modnie i mimo to, że im to nie pasuje, robią sobie to, co jest w danym momencie we fryzjerstwie top on the top, a są kobiety, które tak naprawdę patrzą się na to, w czym się czują dobrze, co pasuje dobrze do jej twarzy, do jej kolorytu, do jej typu urody i zachowują jakby taką bezpieczną granicę między modą a wygodą.